Też nie ma. My tutaj dla relaksu przyszliśmy. Siedzi coś. To było nieoficjalne, bardziej etyczne, nie? Tylko że teraz pytanie, ile tych etycznych wędkarzy jest. Bardzo się cieszę z tego, że tak to wszystko wygląda. Pewnie byśmy tu razem nie łowili. Siema, witajcie na Catch and Relax w kolejnym filmie. Dzisiaj nad Wartą, dzisiaj nie samemu, ponieważ jest ze mną Robert, odwiedził mnie z Leszna. Widz mojego kanału, mieliśmy okazję spotkać się, pogadać, połowić, nawet z jakimś takim delikatnym efektem, ale generalnie głównym celem tego spotkania była integracja. Po to, żeby miło spędzić czas, właśnie ten relaks nad wodą. Większy potencjał na pewno w godzinach wieczornych, kiedy te ryby będą się bardziej uaktywniały. Ale jestem zadowolony. Nie wiem jak tu ze strony Roberta. Na plus. Widzimy się jeszcze pewnie? Zawsze na plus. Tylko i wyłącznie spinning, czy jeszcze jest taka opcja, że na przykład spotkamy się, nie wiem, na fiderka, czy na spławik fider? Wszystko wchodzi w grę. Tak, poza sumami to wszystko. No ja na razie jestem za cienki na sumy. Zapraszam na film w takim razie, zobaczcie jak to wyglądało. Była kontrola policji. Chciałbym wam pokazać nowy podbierak. A ty na Odrze głównie łowisz, tak? Mój rekord bolenia to jest 51 cm. Chciałem go poprawić teraz w niedzielę. Okej. I na końcu się napaliłem, mówię, to jest boleń, jak nic. Stoi przy główce, przed główką widzę, że ruluje, bo ryby uciekają i tak dalej. I wziąłem tego łopka, tego, którego mu tak ładnie pod nosek zaatakował. Mówię, kurde, jest rekord. Jest 70, 80 jak nic. I poszedł ten ton, zaczął wariować, tylko mówię, to jest ta jego walka taka dziwna. Aha. Się okazało, że 70 cm sztuki. Ale miałeś takie uderzenie typowo właśnie boleniowe? Bo mi tu jak huknął, kurczę, walnął tu, ja mówię, no bez przesady, nie? Dosłownie moja przynęta 3 metry za nim, ja stoję tu, pod girami mi się rzucił. Mówię, kurczę, no dlaczego nie w tą przynętę? I w tym momencie mi walnął. Nie wiem jak to życzyć szerokiej rzeki, szerokiej drogi, przyjemności. Albo właśnie przypłyną, jak się ruszyło dno. Jest dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak ładny. Ja myślałem, że podpłyniecie, a tak... Czym? Chyba kajakiem. Zabrali ostatnią łódkę. Nie ma, żeby po tym pływać. No w sumie tak. Ale to prawda. A ryby jeszcze są? Też nie ma. Nie wiemy, my tutaj dla relaksu przyszliśmy. Dopiero co przyszliśmy, także... Tak, oczywiście. Peselki będą panowie pamiętać? Nie wiem, może ja. Ale swój, żony czy dzieci? Wystarczy swój. Będziemy pamiętać. Znaczy ja będę pamiętał, mogę mówić za siebie. Tu pani pewnie chce skontrolować, no, czy jest... No pięknie, prawda? Nie, tylko kończy mi się powoli, będę musiał... Zwykła kartka. Będę... Nie, trzeba wymienić. Rejestr trzeba wymienić na nowy, w kole. Może pan wymienić, ale jak pan nie zdąży, będzie miał kartkę... Czyli kartkę też można po prostu, żeby dla państwa... Ja miałem ostatnią kontrolę właśnie z tego, bo mi też zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To nie, to ja mam więcej. No widzisz. Nie, jak będzie pan miał kartkę wpiętą sobie, można, nie wiem, tabelkę druknąć nawet i wpiąć do tego. I... Jasne. Ten PESEL? 84 02. A tu na koniach czasami nawet się zdarza, nie? Widziałem kilka razy. Nie, nie. To specjalnie wykształceni, że tego. Selekcjonowanie. O, fajnie. My jesteśmy od wody, a... Na kładach też bym sobie pojeździł. Od koni są koniarze. Kolega wczoraj pokazywał, kupił sobie kłada. Świetna sprawa. Jest. No tylko nie wiem, czy tak spokojnie na kładzie. To jest fajny kład. Taki wygodny. Fajny. Ale... My też mamy duży i wygodny, ale jak nam pokazali jak się na nim powinno jeździć. No tak, na stojący najlepiej. I w jakim terenie się powinno na kładzie jeździć. No to też prawda. Są tak zmęczone, że naprawdę... skutery wodne też mamy i na pierwsze 15-20 minut też jest fajnie, a potem to już... Tu zrobili, pierwszy raz będzie między grudniem, a praktycznie do końca maja tutaj będzie. Tak jest. Wcześniej wszyscy o tym mówili, ale czegoś takiego nie. To było nieoficjalne, bardziej etyczne, nie? Tylko że teraz pytanie, ile tych etycznych wędkarzy jest. Jeden, drugi dostanie mandat, a 20 się o tym dowie, nie? I nie przyjdą. Powiem panom, że na początku sezonu jeszcze zdarzają się na przykład bez uprawnień, a już od maja to już nie ma prawie nikogo. Wszyscy mają rejestry wypisane, wszyscy mają uprawnienia i nagle się okazuje, że wszystko można. Może będzie oprócz relaksu jeszcze można przyjść i złowić rybę nawet. Dzięki, do widzenia. A tu się ładnie chlapnął w międzyczasie. No, pięknie. Ja sobie wirujący ogonek założę. Mi się podoba w tych wirujących ogonkach, że nie wiem, czy widziałeś, jak rzucałem wcześniej obrotową, ale naprawdę kawałek poleci. Czy tu są okonie? Są. Są, zaraz jakiegoś złowię, tak na potwierdzenie. Okej, dobra. Pierwszy rzut to był właśnie tą obrotową i wyleciały dwa fajne okonie. Siedzi coś. I chyba okonek właśnie. Tak jak mówiłem, że na potwierdzenie, że są, one, że są tutaj. Oj, puścił, ale okoń. Nawet ładny, tak 20 parę centymetrów. No już 20 z przodu miało, ale też kawałek jeszcze do 30. A nawet nie wiem, czy jakiś maluch się nie uwiesił. Uwiesił się. No, ale maluteńki. Bardzo mały. Ale są. Takie małe, ale są. A co, masz obrotóweczkę teraz? Ulubiona przynęta. Naprawdę tyle razy, co już nie wiedziałem, co założyć i zakładałem obrotówkę i ten dzień był uratowany. Coś skoczyło i od razu przyjemniej. I można się naprawdę zdziwić, bo szczupaki 70 na obrotówkę, dwójkę bez kłopotu. Ja myślę, że na zerówkę mógłby uderzyć nawet. Teraz się zwolni. Tu musiał zapierdalać, teraz może się zwolni. Jak na początek, to myślę, że nie najgorsza sytuacja, nie o kiju. Chciałbym wam pokazać nowy podbierak spinningowy, ale zostawimy sobie to na następny film w takim razie. Dzisiaj było mega miło. Jeżeli podobał wam się film, zostawcie łapeczkę do góry, jak ktoś jest nowy, może rozważyć wciśnięcie subskrypcji, oglądanie dalszych filmów. Bardzo wam dziękuję, mega miło spędzony czas tutaj z Robertem. Dzięki, pozdrawiam. Leszno pozdrawia, gościnnie w Poznaniu. Dzięki wielkie jeszcze raz, nie przedłużam. Jeżeli również wybieracie się na ryby, to połamania nad wodą.